bo w końcu musi być dobrze. Po burzy zaświeci słońce. I chociaż nie mamy łatwo, życie bywa zagadką, to musi być dobrze. Dawka na hektar to będzie wychodziło jakieś 15, od 15 do 20 ton, to zależy od wagi też obornika. Jak się spisuje ta gnojara mi?
Mam twardy bardzo obornik, który leży powiedzmy pół roku, to jest obornik indyczy. Ciężko ma bardzo. Ten adapter po prostu ciężko ma rozerwać te płaty, bo to jest poziomy adapter z rozrzutem poziomym. Niby do 24 metrów powinien rozrzucić, ale to się mija z celem. Tutaj jadę na 9. Ale no mimo wszystko fajnie to rozdrabnia. No jest ten plus jeden, że to fajnie rozdrabnia, ale tam są wady też konstrukcyjne. Ślimaki, nieodpowiedni kierunek jest ślimaków, na przykład w tej grze, że one są kierunek poziomy tych adapterów jest od środka do zewnątrz, a powinien być odwrotnie, więc to też tutaj nie wiem, jakim cudem taki błąd wyszedł u nich. I dlatego później się obornik na przykład wbija w piasty od łożysk. On po prostu jest wciskany, bo obornik jest rozpychany od środka do wewnątrz, bo to jest ślimak. A ten ślimak właśnie rozpycha od środka do boków, na boki wypycha ten obornik, więc to jest właśnie taka... No tak nie powinno być, ale no jest i trudno, no. A już się z tym pogodziłem, chociaż kombinowałem, żeby odwrócić ten kierunek jakoś, ale to jest raczej... Trzeba było całą maszynę zmieniać, więc bez sensu. Jakoś to powolutku idzie. Awarii nie miałem jakichś poważnych z tej gnojarzy. O, kamienie. No niestety gną te talerze, tam te upadki niestety się poddają pod tymi kamieniami. Ale to jakoś tam daje radę wyprostować młotkiem. To jest oczywiście obornik indyczy. Tego nie powiedziałem. No to powiedziałem, nie wiem. I co, wjeżdżamy już prad orze, więc od razu praktycznie będziemy siać za 3 dni. Mam zostało jakieś tam 3 dni roboty zostało z opornikiem. W ciągu 3 dni mam nadzieję, że się wyrobimy. No i chodzi elegancko, wszystko naprawione. Lineczka działa, wymieniona w ciągu tam powiedzmy chyba minął z pół godziny może. Nie no, półtorej godziny zasunięcie koła, no wymiana linki, więc nie ma tragedii. Wyłączamy wozów. No i dobra, wracamy. Zrobiono dopiero 80 arów, no wychodzi gnoja na 40 arów średnio. Także no wychodzi jakieś 40 arów i pół gnojary wychodzi, czyli 6 ton, może będzie 6 ton na gnojarze. 12, 14, 15 ton na hektar gdzieś tam wychodzi. On będzie chyba troszeczkę wolniej jeździć chyba jednak. Gęściej to trochę dać. Albo jeszcze zwęzić bardziej. Zrobić co 8 metrów można by. Zobaczmy jak to wyjdzie. Zrobimy co 8 metrów. Albo przejadę jeszcze raz i zobaczymy. No, teraz się przysiadamy na obrosa. Nie będę gasił do ojca, bo to nie chcę pochodzi. Szkoda trochę turbinki, bo jednak cały kawał jechał na obrotach. Turbina się troszeczkę rozgrzała. Niech się studzi. A obros jest... Obros to nie ma ciężkiej roboty. I nie musi mieć turbiny tak chłodzonej. Obrost siła.
jest ten obornik, jego trzeba po prostu wyrywać. To są takie płyty w sumie obornika, bo to jest grubość jakieś w kurniku do pół metra dochodzi. Nie, co ja mówię, 30, no 20-30 cm, no ale mimo wszystko one są zbijane później w takie plastry, więc one nie są tak posiekane jak na przykład kurzy. Kurzy jest wygodny, bo jest fajnie. On jest częściej wyrzucany z tego, z kurników, a ten niestety leży pół roku, prawie nie, no trzy, od 3 miesięcy do pół roku, zależy od oczywiście, czy to indyk, czy to indyczka, ten obornik. No a ten niestety paskudny, bo leży długo. Ciężko go się rozrzuca, ale jak poleży powiedzmy rok czasu, no to jest nośny. Teraz tutaj leży na przykład ten obornik od marca. Jakoś tak. No, marzec, może wcześniej nawet. Luty? Chyba w lutym go woziliśmy. Coś takiego. Także już leży tutaj długo, ale w tym roku nie było dużo deszczy. No i on jest suchy. Jak 2 lata temu tak lało jeden dzień za dniem, to ten obornik po 5 miesiącach to normalnie jak masło. To wtedy było bajka go rozrzucać, ale to był ten rok właśnie śmieszny, tragiczny z tymi opadami deszczu. Także to trzeba by było lać ten obornik po prostu wodą, żeby on szybciej się przerobił. A wiadomo, na to nigdy nie ma czasu. A rozrzuci się go i tak. Nie może, w tej gnojarze jest ten minus, że nie może wystawać obornik poza właśnie burty, bo jak tam jest ta klapa, pod tą klapą zbierze się kubka, to się od automatycznie od razu zapycha i nie idzie. Szarpie, dusi się, także wtedy trzeba wycofać taśmę, a to jest niewskazane. Także trzeba uważać, jak się ładuje na nią też. Wolałbym jednak pionowe adaptery, one są może grubsze, kupy na polu są takie mniej to rozdrabnia, ale to szybciej idzie, mi się tak wydaje. Może w przyszłości kupię do niego adapter pionowy, to wtedy będzie lepiej. Zobaczcie, jaka jest różnica, czy będzie miał lżej, bo mi się wydaje, że będzie szybciej szło. Przyzwyczajam do tego linkowego systemu Tura, obsługi Tura. Już się wczułem sobie, a znowu błąd wywaliło od Adblu. Musi się przepalić i przejdzie mu. No i no w sumie nie jest tak źle, myślałem, że będzie to gorzej wyglądało, że będzie ciężej, ale to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia człowieka się z przejścia z wygodniejszej maszyny na troszeczkę mniej wygodną. Dlatego później jest takie rozczarowanie. Jak człowiek ma dobrze, a ma później mieć gorzej, to jest wielka draka. Wielka draka. Jak to? Już tak było dobrze, a to teraz tak, teraz na gorsze, no. Aj tak. Ale się człowiek do wszystkiego może przyzwyczaić. Jest jak jest. Ale idzie, no idzie, no. Brat może w tym momencie orać, a ja mogę ładować sobie tam załadunek. To i tak bym siedział w ciągniku i nic nie robił. Sobie załaduję i sobie pojadę znowu w wiozę. Brat znowu do ora. Bo my robiliśmy do tej pory, jak nie mieliśmy Abrosa, to właśnie pod tym względem też kupiliśmy trzeci konik. Bo mamy dużo roboty właśnie przed rzepakami. Dużo roboty.
przeważnie tydzień, półtorej tygodnia rozwoziliśmy obornik i dopiero brat jechał orać, a ja za nim siałem praktycznie. Ale to było te półtorej tygodnia stracone. Przede wszystkim wilgoć i ten obornik wysychał. No to jest najgorsze, co może być, żeby obornik wysechł. Bo on teraz nie dość, że nie wprowadzi tej wilgoci, którą ma w sobie do gleby. To wyschnie, to też nie działa później tak jak trzeba. No. Traci się ten azot, też wiadomo, ulatuje, uchodzi. Także trzeba robić tak, żeby jak najszybciej przeorać ten obornik i ogólnie, żeby nie odparował tej wilgoci, co ma w sobie. Trzeba robić wszystko, żeby tak było. No dobra, mamy załadowaną. Nie wiem, ile ładowałem, ale pewnie za jakieś 10 minut. Jedziemy następną, trzecia gnojara już. Fajnie, to nawet no sprawie to idzie, mi się wydaje, że nie jest najgorzej. Zobaczcie, jaki twardy jest ten obornik. Normalnie bić się w niego to nie lada wyzwanie. No i dobra. Ręczny. Jeszcze chwilkę pochodzi. Jedziemy dalej. A jeszcze co mi się przypomniało, i mam kamerę na tył, to dlatego po to, żeby zrywa nam wałek, na przykład zabezpieczenie na wałku, tam jest na śrubę 8 zrobiony wałek przeciążeniowy. No i ten obornik właśnie, jak mówię, jest bardzo twardy, są te płyty, to potrafi nam po prostu na 10 hektarach pudełko śrub zeżreć, bo to ścina, to są zabezpieczenia śrubowe. No i co chwilę można powiedzieć, że to gdzie twardszy trochę obornik, od razu zrywało te śruby, więc przywierciliśmy jeszcze jedną dodatkową na 6, no i tamtej pory jest spokój, nic się nie dzieje, ale i tak mimo wszystko zrywa co jakiś czas. Brat, widzę, ustawia pług, coś nie idzie z tym pługiem, pewnie, no tak, trochę twardawo jest i z pakomata zawsze jest ciężej wbić pług, bo pakomat wypłyca troszeczkę ten pług. Dobra, zobaczymy, co tam u niego. Nie idzie. Pordzewiało. Pordzewiało trochę. Sucho. Puść go głębiej. Głębiej go puść. Ho, ho, ho. No nie idzie. Nie chce się po prostu wbijać ten pług za bardzo. Ale zobaczcie, w ziemi jest pełno próchnicy.
I tu ubornik dajemy co 2-3 lata, zależy od pola. Jak się trafi, czy jest więcej gnębornika, czy mniej, ale no jest trochę płytko, rane, u nas płytkie są rane, bo powyżej 25 cm już jest martwica. No sucho jest, zobaczcie. Troszeczkę wilgoci, nic więcej, zero wilgoci. Wilgoci jest mało, bardzo mało w tym roku. No i co, no nic na to nie poradzimy. Także ten vlog będzie troszeczkę w miarę krótki, bo nie ma zbytnio co tu ten o czym mówić. Także trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.